Dzień dobry, Agnieszka Baran na kalendarzach, poniedziałek 27 czerwca. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. W tym wydaniu przypominamy o remontach, niebagatelny lokal do wynajęcia, a także konkurs na najładniejszy balkon i nowe autobusy ile i za ile. Szczegóły za chwilę w serwisie. Zapraszam. Wiadomości zaczynamy od krótkiego przypomnienia dla kierowców. Dziś ruszył remont na wierzchni ulicy Kozielskiej, z kolei od jutra rozpoczyna się na Taszyńskiego. Na Kozielskiej zostaną odnowione wybrane fragmenty nawierzchni jezdni około 300 metrów na odcinku od Żabińskiego do Wyczółkowskiego. Na Taszyńskiego wyremontowane zostanie 400 metrów od Ceramików w kierunku centrum miasta. Trwa miejski konkurs na najładniejszą aranżację balkonu i ogrodu. Trzeba się spieszyć, bo zgłoszenia są przyjmowane tylko do końca miesiąca. Ocenie podlegają aranżacja balkonów i ogródków, dobór roślin i pomysłowość wykonania. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego. Lokal po kultowej restauracji Bagatela przy ulicy Matejki 3 jest do wynajęcia. W jednej z najbardziej atrakcyjnych miejscówek w Gliwicach może powstać lokal gastronomiczny. Miasto Gliwice, które jest właścicielem nieruchomości, ogłosiło drugi ograniczony przetarg na wysokość czynszu. Lokal ma 623 m2. Składa się z parteru, piętra i piwnicy. Wymaga remontu, ale jest wyposażony w niezbędne instalacje. Przetarg odbędzie się 8 lipca. Może jeszcze w tym roku po Gliwicach będą jeździć nowe autobusy. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach rozstrzygnęło przetarg na dostawę 21 niskopodłogowych autobusów. Jednak zamiast 21 pojazdów gliwicki PKM zdecydował się na zakup 12 autobusów przegubowych. Pierwszą część przetargu na autobusy 12-metrowe unieważniono ze względu na przekroczenie budżetu i to o blisko 20%. W drugiej części przetargu zgłosiły się dwie firmy, których oferty również przekroczyły zaplanowany budżet. Jednak w tym przypadku PKM postanowił dołożyć pieniędzy do puli środków przeznaczonych na to zadanie. W sumie chodzi o kwotę 17 milionów złotych. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku po Gliwicach będzie jeździć 12 kolejnych pojazdów serii Solaris Urbino 18. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie powtórzona pierwsza część przetargu. A teraz z autobusu przesiadamy się do samochodu. Za niedługo będziemy obchodzić rok funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Jak przyznają strażnicy miejscy, widać poprawę, jest większa rotacja pojazdów, ale nie oznacza to, że nie ma wykroczeń. O niuanse nie tylko prawnej natury dopytywał w Straży Miejskiej Andrzej Wawrzyczek. Obowiązuje taka też rozpowszechniona opinia, że w strefie parkowania parkować można tylko tam, gdzie jest fizycznie, faktycznie wyraźnie postawiony znak parking. Okazuje się, że no nie do końca. Są też takie wyjątki, gdzie parkować można niezależnie od tego, czy ten znak jest postawiony. To znaczy, jeżeli kierujący pojazdem znajdzie w strefie płatnego parkowania miejsce, w którym mógłby zaparkować pojazd i jest ono, że tak powiem, zgodne z przepisami ruchu drogowego, czyli nie obowiązują tam wszelkiego rodzaju zakazy, czy to znak, zakaz zatrzymywania się, czy też blokowanie chodnika i nie ma żadnych ograniczeń, to ten pojazd może pozostawić. Niemniej jednak strefa jest tak skonstruowana, że takich miejsc praktycznie jest bardzo mało i tutaj funkcjonariusze bardzo są wyczuleni, zresztą tak jak i mieszkańcy, którzy na to zwracają uwagę, że jeżeli pojazd nie jest prawidłowo zaparkowany, na przykład w obrębie skrzyżowania następuje blokowanie chodnika, czy też mamy zakaz postoju, to wówczas mamy takie zgłoszenia do dyżurnego Straży Miejskiej i reagujemy, tak jak i sami również takie interwencje podejmujemy. Czy można parkować samochody na terenach zielonych, na trawnikach? No bo przepisy mówią wyraźnie faktycznie o tych chodnikach, 1,5 metra musi być zostawione przestrzeni, a jeżeli ktoś na przykład przyjedzie przez chodnik i postawi za chodnikiem na trawie? Jeżeli chodzi o, że tak powiem, stawianie samochodu na trawniku, tutaj mamy troszeczkę taką szerszą sytuację, ponieważ artykuł 144 Kodeksu Wykroczeń mówi nam wyraźnie o tym, że nie powinno niszczyć się zieleni. Więc parkując ten samochód na trawnikach, zielenicach, tutaj mieszkańcy również są wyczuleni i tutaj podejmujemy interwencje. Zwracamy uwagę na to, żeby tej zieleni nie niszczyć. Thank you.
całość rozmowy dziś na naszej antenie w programie 100% Gliwic polecam nie tylko kierowcom. W cieniu piłkarskich Mistrzostw Europy w Polsce poznajemy pierwsze rozstrzygnięcia w amerykańskiej odmianie futbolu. Gliwickie Lwy w niedzielę ograły na własnym boisku Tytanów Lubin 29-0. Gospodarze od pierwszej do ostatniej minuty kontrolowali rozgrywane w strugach ulewnego deszczu spotkanie. Zwycięstwem przypieczętowali awans do play-offów, który zapewnili sobie dzień wcześniej, gdy ich najgroźniejsi konkurenci Silesia Rebels przegrali ostatnie spotkanie z Tychy Falcons. Pierwszy mecz rundy pucharowej Lwy rozegrają 10 lipca we Wrocławiu z miejscowymi Outlaws, liderami Grupy Północnej. To już wszystko na dzisiaj. Kolejna garść aktualności z Gliwic jutro o tej samej porze. Zachęcam do odwiedzin wirtualnych tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. W związku z trwającymi Mistrzostwami Piłki Nożnej 2016 przypominam, że wszystkie mecze można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym celu należy skontaktować się z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu 32 301 4000. W imieniu swoim zespołu dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.